Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w Inscryption dziś. Odkrywamy tajemnicę przycisku New Game. Jak będzie wyglądał, co przed nami skrywa? Zobaczymy za chwilę i powiem wam szczerze, mam wysokie oczekiwania co do tego. Bo nie ukrywam, widziałem trochę, można powiedzieć, informacji w tym Casey Modzie, trochę dyskusji, więc jeśli to jest co, a na to się zapowiada, to będzie nieźle i... okej. Okay. Dobra, chyba nie rozumiem, ale mniejsza. Verging Deck Data, Collation, Cleans, Inscryption, Intro, coś tam. Achievement Renewal. Na samym początku świat nie znał kart. To jest... Dopóki... Znaczy, to było do dnia, gdy skrybowie dotarli. Oni się pojawili. Każdy ze swoim metodą zapisywania, czym inscription, do tworzenia kart. Grimora używała swojego pióra, by zapisywać epitafia zmarłych. Leszy używał swojej kamery do swojej dzikiej kamery do łapania bestii. Piofri używał skanera cząsteczek, by kopiować CPU, czyli procesor robotów. I Magnificus, o którym już słyszeliśmy, używał swego pędzla, by malować swych czarodziejskich uczniów. Z kartami tworzonymi skrybowie utwierdzili się w swojej mocy, dopóki jednego dnia pretendent pojawił się... pewnego dnia jednak pojawił się pretendent, by... A nie doczytam, ale chyba tam było coś na zasadzie uzurpować jednego ze skrybów, czy coś... Mniejsze, ale... Ale dobra. Może mi ktoś powiedzieć, co to jest? Wybierz startową talię, wybierz swoją ambicję i... Klikanie nic nie działa. A, okej, zatem teraz chodzimy i to jakimś dziwnym pikselom czymś, ale tak. Moim ambicją jest zastąpić Grimorę i zostać skrybą zmarłych. Twoim ambicją jest zastąpić Leszego i być skrybą bestii. No. Czekajcie. Zastąpić Leszego i zostać skrybą bestii. A przepraszam bardzo, czy my tego przed chwilą nie robiliśmy? Czy my tego nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku, tak w sumie? Leaf. Tutaj mamy Feel Free być skrybą technologii, a tutaj... Co mamy tutaj? Twoim ambicją jest zastąpić Magnificusa i zostać skrybą magii. A. Okej, okay. Wiecie co? To jest dziwne, ale... Tak, usłyszcie mnie. To jest tylko teoria, żeby nie było. Ale co, jeśli... To, co tutaj widzimy, to teraz jest właśnie ten cały Casey mod, ale dosłownie taki, wybierz swój tryb, czy tam właśnie wybierz swój klimat przygody, czy chcesz mieć bardziej umarłych, znowu bestie, technologię albo magów. Bardzo możliwe. No cóż, jeśli byśmy mieli w tą stronę pójść, to chyba bym wziął magów. Takie magiczne klimaty są chyba dla mnie najlepsze. Weź talię. Karty zostały dodane do twojej kolekcji i co teraz? Poza tym, że wcisnąłem taba, bo przez przypadek mam tak escape. Jak coś widzę, to jest nowa opcja, ale mniejsza. A właśnie chciałem sprawdzić jedną rzecz. Ale tak, jak już przy tym jesteśmy, to może zobaczmy w ogóle to wszystko. Jak zwykle głupie klikanie pokazało coś więcej, ale tak. Invalid 0 na 20, autocomplete. Dobra, może zobaczmy w ogóle co to jest. Nic i nic. Jakieś karteczki, ale dobra, to chyba zwiastuje, że to jednak nie jest ten Casey Mode. Bo tak zresztą Casey Mode jest czymś, jak to było do tej pory, ale dobra, a skupmy się w takim wypadku. Tu mam jakiś Emerald Mox, który nie może być poświęcony, kiedy jest na planszy, daje zielony kryształ. Nic nie rozumiem, ale okej. Okay. Potem Mage Pupil, czyli to jest chyba taki podopieczny maga, czy coś takiego. Jeśli podopieczny maga nie kontroluje żadnych moksów, podopieczny maga ginie. Nieprzyjemne, ale tak.
Rubimox. Z tego co widzę, to jest to samo. Ma jakąś dłuższą nazwę. Nie, nie, po prostu. Nie wiem czemu. A nie, dobra, to jest dosłownie to samo, tylko to jest jakiś pomarańczowy. A Sapphire Mox to jest. Z tego co widzę, to samo, tylko że niebieski. A Junior Sage. I czemu Junior Sage? Nie wiem co to, poza tym, że jest, nawet żadnego opisu, jakiś zielony kryształek tutaj ma. Mage Knight, przy okazji nazwa ciekawej dosyć planszówki. Nie powiem dobrej, nie powiem złej, ciekawej. Ale tak, jeśli właściciel Mage Knighta nie posiada moxów, Mage Knight ginie. A ty niebieski mag. A, swoją drogą o niebieskim magu chyba coś było wspominane ostatnio. Tak mi się wydaje. Ale dobra. Kiedy niebieski mag jest zagrywany, dobierasz karty równe ilości kart Mox na twojej stronie planszy. A, okej. Okay. Nic z tego nie rozumiem, ale dobra, kliknij może autocomplete w takim wypadku. A, w sobie to bez sensu i tak wszystko się dodało. No ale dobra. W ogóle tak dziwnie biało tutaj. I co teraz w sumie? Co to jest po prostu? Ten gość tak jakby teraz zaczął coś mówić jeszcze, ale tak, nic z tego nie rozumiem, tak, teraz to jest zepsuty mostek, oczywiście najpierw pójdę w takie miejsce i most jest zepsuty, to jakaś postać, którą, powiem wam szczerze, dziwnie kojarzę. Takie, w sumie chciałem już dosłownie tutaj zakończyć. Ale teraz, za wolno to teraz wyskakuje. Ale teraz, kiedy jest tutaj nowy pretendent, oznacza to, że muszę wrócić do roboty. Powinnam naprawić ten most w jakieś... pełna informacja. Zajmie to dokładnie tak długo, jak zejdzie ci, by pokonać jednego z tych skrybów. Więc przyjdź później. I okej, pozwólcie, że w takim wypadku szybko tylko przyspieszę tekst. A tak może być. I tak, skądś kojarzę tą postać. Nie wiem skąd, ale okej. Dobra, czyli mamy teraz w sumie całkowicie inny, inny typ gry z tego co widzę. Okej, ciężko powiedzieć, to jest to, to nie jest to. Ale dobra, w sumie nie wiem co dalej, więc może pójdźmy po prostu na cmentarz, nie wiem czy to dobry pomysł. Halo, gdzie jesteśmy? A, w takim miejscu. Jesteś tu, cudownie, jestem Grimora, skryba umarłych. Drogą, czy nie przypominałem to czegoś, co widzieliśmy, tak jakoś trochę znajomie to wygląda. W sensie, trochę mi to jakoś coś przypomina, ale tutaj dosłownie, tak jakby delikatnie, ale nie wiem co. A mniejsza, tak. Do niedawna byłam dosyć... disgraced, ciężko to tłumaczyć. Pozbawiona gracji, czy coś takiego, mniejsza. Jednak powróciłem do swojej obecnej chwały, czy dawniejszej chwały, z pomocą moich... z pomocą kilku nietypowych przyjaciół, czym... Jeśli chcesz przetestować swoje umiejętności przeciwko mnie, musisz najpierw udowodnić swój spryt. Musisz rozpoznać, w którym grobie spoczywają moje kochane góle. Okej, nie wiem o co chodzi, ale tak. I co to my? Fragment epitafium. Piszę na nim pożarty przez głodnego psa. Dobra, nie ogarniam, ale tak, co tu mamy? Fragment epitafium. Mi trzyma grouch, nie jestem pewna, ale tak. Do not hold a grouch, doesn't hold a grouch, mniejsza. Okej, okay. Położyliśmy w jakieś dziwne miejsce. Co to jest w ogóle? Co? Chcesz handlować? Swoją drogą, to nie jest handlarka? Deathly pack. A pack containing one rare card and two common deathly cards and two common cards of any type. Okej.
To co jest? Bone Heap. Activate paid 2 bones to increase the power health of Bone Heap by 1. Okej, czyli tutaj za kości możemy kupować jakieś inne rzeczy. Czyli after attacking, skeleton perishes. Gravedigger at the end of owner's tour. Gravedigger will generate 1 bone. Coś co generuje kości. Zombie i paczka kart. Powiem wam szczerze, to wygląda jakby to naprawdę był też jakiś taki inny tryb gry, chociaż mało co z tego rozumiem. I tak, może się na tym na razie nie skupiajmy. Co to jest? Bryry. Tak, po prostu bryry. O, czy ktoś zostawił AC, nie wiem, czy to jest chyba air cooling, może skrót, nie wiem, ale włączone? O, no weź, koleś, tu jest strasznie mroźno. Może rozgrzana bitwa pomoże. Okej, czyli jest jakaś walka, nawet się tego nie spodziewam, ale dobra. Co to jest jakaś choinka? A, witaj, moja świadomość została przyzwana, na to wygląda. Ale w jakim celu? O! Brałeś moją talię startową i... A to wymaga... Znaczy, i wymagasz krótkiej lekcji. Widzisz, magiczne karty są zasilane przez MOX. Ale niektórzy nazywają to kryształami. Jeśli masz jedną z tych MOX na planszy, możesz grać karty, które mają taki koszt. Zacznij od zagrywania jednego. Okej, w sumie co? Mam tylko jednego, więc no, trochę ciężko byłoby zagrać coś innego. Widzisz? Teraz możesz zagrać magiczne karty w kolorze tego kryształu. Dosyć proste, tak szczerze. Nie jestem w stanie pojąć, jak moi uczniowie czasami sobie z tym nie radzą. Ale już przemówiłem. Coś tego typu. Kontynuuj. Czekam na szczycie mojej wieży. Okej. A co to w ogóle jest? Tutaj tu są jakieś inne rzeczy, ale nie rozumiem. Banshee. Okej, czyli to jest zespół taki jeden na jeden, które atakuje bezpośrednio. Tutaj Draugr. Nie może być poświęcony. Kiedy Draugr zostaje pokonany, czy tam zniszczony, kreatura w jego wnętrzu zostaje uwolniona. Nie do końca ogarniam, ale tak, widzę, że to nic nie wymaga. Co ciekawe, nie potrzebuje poświęceń. Więc to zarzuć może tak i jego tutaj. I co teraz, tu jest jakiś młotek? Nie rozumiem, może tylko lepiej nie będę ruszał. Jakaś krople, jakaś bateria kości i dzwonek. 3. Draugr wypuścił kreaturę w środku i to był szkielet. Okej, powiem szczerze, szkielet rozpada się na sterty kości. Ciekawe. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, to jest takie... No to jest to samo, ale nie do końca. I teraz mamy 6 do 0. I co teraz? Wygrałeś. Ale teraz nie jest mi aż tak zimno. Weź pakiet. Na kość firmy. O, dostaliśmy śmiertelną paczkę kart. A w środku co jest w ogóle? Moksy oraz Lord Mumi, 3x3 za 8 kości. Bezgłowy jeździec, Sruwa, czyli Airborne, 5x5 za 13 kości, jej, już strasznie drogie. Na końcu tury właściciela przesuwa się w stronę pokazaną, czyli tam, w tą stronę. Takie dosyć typowe, a tutaj co to jest? Statek widmo, wodne, czyli będzie znikać. I na końcu tury właściciela... czyli co będzie przesuwać się i zostawiać szkieleta. Ciekawe. Ciekawe, muszę wam przyznać, chociaż nie do końca. Karty są dodane do kolekcji. Pokonałeś mnie, więc... Wygląda na to, że I got a fizz up, nie rozumiem.
Ale mniejsza, mniejsza. Nazywam się Casey. Casey Hobbs. A Casey chyba była też na jednej z devcards, więc ciekawe. Są jakieś takie... ciekawa sprawa. Ale tak, jestem z grobu po lewej. Kawałek epitafium. Pisz na tym. Casey Hobbs, 1970, zima 1992. O, i teraz można tu przejść do studni. Wyciągłeś fragment epitafium, no ciekawe. Pisze na nim. Defibrylator zawiódł. Okej, czyli co mam takie znajdźki? Sekrety? Przy okazji jeszcze jedna rzecz. Okej. Nawet w sumie wiem, co chciałem, ale tego może nie ruszajmy lepiej. Case jest z grubu po lewej, więc tutaj w sumie. Ale tak. Mogę otworzyć. Przeszukałeś wśród kości i znalazłeś paczkę kart w środku. Czyli co teraz, zmienia się to w ECG? Bo nie rozumiem. Śmiertelna paczka kart i co tu mamy? Broken obol. Once broken obol is struck, the striker is then dealt. Okej, dobra, czyli broken obol za trzy kości to jest takie typowe w sumie. Z tego co widzę, to po prostu dosłownie zadaje jeden punkt obrażeń, ale mniejsza. Necromancer. Za trzy kości 1 na 2, kiedy inna kreatura, którą posiadasz, ginie. Powraca do życia i ginie ponownie od razu? Co? Nie ogarniam, ale tak, sarkofag. Sarkofag, w sensie czymś potężniejszym, po turze, za trzy kości 0-2. Okej, okay. A właśnie chwilę jeszcze przy okazji, widziałem tutaj, nie wiem jak to działa, ale Sentry Drone. When creature moves into the space opposing Sentry Drone, they are dealt 1 point of damage. A czyli takie po prostu jak coś się pojawia naprzeciwko tego, to dostaje obrażenia. Ciekawe. Nie wiem co o tym myśleć, bo w sumie 0 na 1 i tak dalej, ale wiecie co, może... wiecie co, zrezygnujemy, chcę zobaczyć jak to działa. I teraz tutaj, o nie! Nie patrz na mnie! Nie, Snarl, nie jestem pewien, ale Sniff to jest taki, nie pociągaj nosem, proszę cię. Jeśli chcesz walczyć, proszę. Pozwól, że szybko do tego przejdziemy. 0-2 z jakimś symbolem psa. Okej. Okay. I co tu mamy? Bounehound. 2-3. To jest coś takiego jak ten pies, wiecie, ten... jakby to najłatwiej określić. No był ten taki pies. No proszę, jak go miał. W sumie. Dobra, zagrajmy co możemy, czyli wszystko w sumie. Okej. Okay. Magicz, niebieski mag ciągnie moc swoich kryształów i... Dobraliśmy dwie rzeczy. Co teraz w sumie? A w sumie po co to klikłem? Nie ma więcej miejsca, żeby to zagrać, ale możesz użyć młotka, by niszczyć własne pory i robić miejsce. Okej, okay, czyli młotkiem możemy niszczyć karty. No, tylko czy jest sens? Powiedziałbym, że... Może dla obrażeń, ale nie. Wiecie, ja nie gram tu optimal, ani nic tego typu, ja tutaj na spokojnie, po swojemu. A więc tak. Czy jest sens coś zagrywać? To mi od razu zginie. Tutaj nie mamy pomarańczowego kryształu, z tego co rozumiem. Robimy to tak może. Zapomniałem, że to będzie się przeskakiwać. No cóż. Ej, to będzie ciężkie. W ogóle patrzcie, fajna jest taka animacja. Jakby kości, kiedy to atakuje. O, przegrałem. Super. Jeszcze bardziej przegrałem. No. Jakieś żarty. Naprawdę nic nie mogę zrobić, same takie... te moksy dobieram. Wiecie co, chyba trzeba naprawdę mniej moksów tutaj poustawiać, a więcej jakichś innych rzeczy. Okej, okay, szkielet się rozpada. Znaczy nie zwróciłem uwagi teraz na to, jak wyglądają u mnie ataki, bo tam są, wiecie, takie trupie ręce tutaj. A, błyski gwiazdek! Dobra, fajne. Tak, ginie i... chyba to wygramy. Tak, tylko długo to zajmie.
Chyba wybieram zmutali, wiecie, jak tak patrzę. O, excess damage. Folie zdobyte. Okej, czyli teraz będziemy za folię kupować, czy jak? Ale dobra, mniejsza. To koniec. Przeżyłeś mnie. Teraz proszę, no odwróć się. Zwróć uwagę, skup się na tym pakiecie kart. Czyli tutaj za każdym wyglądem dostajemy pakiet kart. I tym razem mam tutaj Hover Mage, jeden na jeden z atakowaniem takim. Fajne, 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 wiecie, fajne. W końcu coś, co nie jest moksem. Sarkofag znamy. Headless Horsemana znamy, tutaj The Walkers. Okej. Okay. Chciałem 4 kości, żeby ich stworzyć, ale z tego co widzę, jak zginą te 4 kości, a tutaj Field Mice. Dwa poświęcenia, jeśli dobrze rozumiem. Mysz 2 na 2. I jak zagram mysz, to mysz się tworzy. Okej. Okay. Nazywam się Sawyer. Środkowy grób oznacza mój grób. Środkowy nagrobek to jest moje miejsce śmierci. Proszę, nie szukaj moich kości. I kawałek epitafium. Sawyer. Patel. 1702, jesień 1778. Tutaj trochę dłużej przeżył. Zobaczmy, co jest tam głębiej w takim wypadku. Epitafium, oczywiście. Brought down by scorby. Nie wiem, czy to nie było przez jakiś skorbut, coś takiego. Nie znam się na tym, ale... okej, okay. Czyli tylko jakieś okropne, śmierdzące powietrze stąd wyleciało i... O nie, nie podoba mi się to. Nie masz ofiary? Okej. Okay. Nie rozumiem, ale okej, okay. Niech tak będzie. I w sumie tak... Tutaj tak chodzimy, ale wiecie co, może pójdźmy gdzie indziej. Bo tutaj okej, okay, fajnie, że coś jest, ale... Tak chodzę tutaj, nawet nie sprawdziłem, co jest w tym miejscu. Poza tym, że jest jakieś 273 i... Nie. Nie ryby? Nie przechodzi, czemu nie przejście? To jest Angler. Patrzcie, te wszystkie postacie, które widzieliśmy tam wcześniej, teraz tutaj są jako postacie. Musimy się otwarcie skrzyni. Znalazłeś paczkę kart. Bestialska paczka kart. Okej. Okay. Bullfrog, nasz stary znajomy. Milutko. Porkal, tego nie znamy. Waterbone. Okej. I kiedy to coś jest zagrane, to daje też komórkę energetyczną, z tego co rozumiem. Myszka już była, Draug i Hovermage. Okej, dobra, zaczynam rozumieć, wiecie co? Wydaje mi się, że każde z tych miejsc to po prostu jakby region innego tego skryby. Po prostu każdy ten region będzie oferował inne karty. Takie głównie, bo wiecie, chyba wszystko można wszędzie zdobyć. Ale tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy... mam trochę Mage Knightów, to wiecie co, te Mox może z 2. Tego nie czuję aż tak potrzeby. W ten sposób może zróbmy tak. Overmage wydaje mi się lepszym wyborem. Tutaj nic w sumie nie ma. A tu niby są kości, ale nie wiem, czy za te moje karty dostaję kości. Więc wiecie, może to odpuśćmy, a tutaj... Ciężko może by to zagrać, ale daje... Chociaż... Po co mi Energy Cell? Nie wiem, jestem głupi. Dobra, nie zwróciłem uwagi, bo mam szczerze na te kości, więc to może być trochę głupie. Ale tak, to może weźmy kilka tych takich tańszych, żeby mieć cokolwiek i zobaczmy co dalej. Znowu to Dag Nabyt. Nadal nie sprawdziłem, czy on nabyt mniejsza. Ten cholerny pies znowu się zgubił. Myślisz, że przejdziesz? Pomyśl jeszcze raz. Dopóki nie... dopóki nie znajdę dowodu na to, że moja dziewczynka jest w porządku. Masz problemy ze słuchem? Znajdź mi dowód, że jest z tym wszystko w porządku. Może przynieść trochę jedzenia. Tak jak o tym myślę... może zostawię trochę w tej głupiej kabinie. To jest to miejsce, w którym graliśmy, tylko teraz takie pikselowe i
niewielkie. Przestań się trząść. Jedyne, czego musisz się bać, to twoja własna nieznaczność. To, że nic nie znaczysz. Podziwiaj mnie. Jestem Leszy, skryba bestii. Okej, czyli znamy jego imię. Chociaż już mogę powiedzieć, że znam wcześniej, bo dostałem achievement za pokonanie Leszego, dosłownie tak się nazywał, jeśli chodzi o opis, ale tak. A, podzielamy pragnienie, byś stawił mi wyzwanie, ale najpierw... Wiem, o czym sobie myślisz. Nie, to nie jest moja legendarna kamera. Czemu mój legendarny aparat? Nie ten, którego użyłem do stworzenia kart bestii. To jest jedynie replika. Możesz użyć jej, by tworzyć zdjęcia bestii w tym lesie. Moi subordynaci, czyli może tam poddani słudzy, nie wiem jak to nazwać, prospektor, a rybak i raper. Każdy z nich wymaga zdjęcia, zanim rozważą walkę z tobą. Wróć do mnie, kiedy wszyscy zostaną pokonani. Okej, czyli to w sumie jest dokładnie to samo, co było wcześniej i... O. Okej. To są takie zagadki, jak tam było wcześniej i udało mi się nawet to rozwiązać. Nie, ale wiecie, co fajnie, że tak to... Wow. Nie, fajne co wygląda, ale nie spodziewałem się takiej konwencji. I znaleźliśmy pakiet kart, jej, bestialskie karty. Mam tu myszkę, też była. Mamy tu to coś, co też było. Elk Frauna, Draugra i Factory Conduit. Conduit? Nie umiem tego czytać, ale tak. Nie rozumiem. Czy coś i tak dalej? Empty spaces within a circuit completed by factory conduct spawn L33 B0 czyli bots jakiś at the end of the order. Nie do końca rozumiem, co chodzi. Wymaga jakieś czegoś związane z tym. Okej. Weźmiemy i kolejna paczka. Dobra. Znowu to coś oraz Urayuli, stary znajomy znowu. Tym razem się błyszczy i... Practice Wizard 03. Nie wiem, czy tego potrzebuję, ale... może... Tak. Jako, że nie wiem, jak coś z kościami, to pozwólcie, że może zarzucę dwie takie. Może uda mi się ogarnąć co i jak, ale na razie... na razie po prostu dorzućmy cokolwiek i... Też jest? Chcesz handlować? Nie masz przy sobie może, że jakiś skór? Czy w sumie futer? Ciekawe, bo w sumie handlowaliśmy nim, z nią futrami i tak dalej. Nie, to trochę rozczarowujące, ale... Ja też akceptuję folię. To co teraz tutaj zbieramy, czy jest tak... Pakiet bestialski. Okej, piłka wiewiórów. Na końcu tury właściciela, kulka wiewiórów. Pójdzie w kierunek w tak dalej i zostawi wiewióra na starym miejscu. Stout, co ciekawe, 1-2 wiewióra i Ouroboros. Za 8, wiecie co? Jeśli cokolwiek mam robić, będę wam szczery, ja chcę Ouroborosa. Czuję, że on może pomóc wygrać. Tylko, a chwilę, 273. Wydaje mi się, że to jest tutaj. Więc no. I... Co my tu mamy? A. Okej. Okay. No niestety przeklikam przypadek, ale tu jest jakiś smród. Tam, gdzie kiedyś było mięso. A, czyli co, to jest jakieś... Po mięsie? Mniejsze. Mniejsze, dobrze. A właśnie, w sumie mam teraz to wszystko, to może...
Właśnie chciałem wrócić z nim pogadać, może coś zrobić, ale tak. No to tak, nabić. Czuję mięso przy tobie. Ale ja nadal nie mam tego psa. Możesz położyć go trochę w jej miejsce? Okej, czyli my chyba wzięliśmy stamtąd mięso, dobra. Chciałem, wiecie, jeszcze pogadać, czy teraz nagle nie będzie jakiejś zmiany w ich zachowaniu, ale dobra. Widać, że chyba wziąłem mięso, które coś może pomóc i... Nie rozumiem. Ale tak jakieś zdjęcie, jakiejś bestii czy coś. Nie wiem, czy teraz mi przepuści. Nie ryba, nie przejście. Nie wiem, czemu tak chciałbym tłumaczyć właśnie go jako taki dziwny sposób. A tutaj, jak to wygląda? Cóż? I'll be darned, nie jestem pewien, co chodzi, ale chyba byłbym zaskoczony, czym jestem zaskoczony. To moja dziewczynka. Pozwól ci za siebie przejść i iść do jeziorka. Ale... Jak nawet znowu? Najpierw musimy zawalczyć. Dobra. Jeden na jeden z blokadami wiewiórka. Okej. Dobra, to zielone, nie musimy się teraz bać. Wiewiórka blokuje, to zielone, więc jest spokojnie i... Bloodhound oczywiście piesem. Chyba to przegramy. Bo nie mamy niebieskiego, jak nazwać do tego suwaka, więc no. Chociaż? Teraz niebieskich, jak nazwać nie mam, ale nie, idealnie na styk wygramy. Fajnie. Fair. Okej, czyli dobra, no pokonałeś mnie, czym pobiłeś mnie jak psa, albo pokonałeś jak psa. Weź to, niektórzy mówią, że... W tym terenie karty są lepsze od złota. I co dostaliśmy? Kaczkę bestialskich kart, miło. A w środku... Elk Crown, okej. Mole Man, Elk, okej. Frankenstein, okej, ciekawa nazwa, 12 za 5 kości. Broken Obol. Okej. Nie wydaje mi się, żeby to było coś przydatnego, ale tak. Idź, to dosłownie daje nam... Nie wracaj, jakieś jeziorko. Haczyk na lince, ale nie masz przynęty. Okej, czyli co, to jest przynęta? Wytłumaczysz, ktoś, czemu postać zrobiła zdjęcia przynęty, zamiast po prostu wziąć? A zresztą mniejsza. Położyć zdjęcie przynęty na lince? Niech będzie, że tak. I co to zrobi? Co? Rekin? Dobra. No wiecie co, w ogóle wspólnego warto byłoby chyba tutaj poszukać może jakieś też... Nie wychodź! Sekretów czy coś, bo wiecie, szczerze mówiąc... Przynajmniej w przypadku innych gier Mullinsa, często były tu jakieś właśnie sekrety. Więc... Coś tu jest. Jakieś takie... Zdjęcie? Okej. Właśnie chciałem szukać, a to proszę, samo się znalazło. Ale dobra, to trzeba będzie poklejać się do ścian większej ilości miejsc, chociaż tutaj chyba nie za bardzo. I to jest tak, ten chciał coś o rybach, więc... Razem tutaj teraz też wszystko, ale... Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że możemy... Moglibyśmy się tutaj skupić na walce i tak dalej, ale... Ciężko mi wybrać, bo szczerze... Dobra, nie będę tak gadał głupot. Zobaczyłem coś, tutaj też są walki, to w sumie wróćmy do nekropolii. Skoro tutaj zaczęliśmy przygodę, to najpierw skończmy to tutaj. A potem będziemy się bawić w tamto, ale w ogóle chyba są tutaj w takim wypadku. Te kropki. Nie wiem, o co chodzi, ale... Żyjący kawał cytryny nadchodzi. Jasny i tajnie... Tirgi nie jestem pewien, ale jak limonka, czy coś tego typu. Myślisz, że wycisnąć ze mnie porażkę? 3 na 3? Nie rozumiem, jakiś statek strzęczy, ale tak, Ghost Ship? Oh no, będzie szkielety wypluwał. I teraz tak, co my tu mamy w sumie? Nie mam, tak chciałem to zrzucić, ale nie masz energii, żeby to zagrać. Na początku każdej tury twoja maksymalna energia...
Się zwiększa, twoja energia jest przywracana. Nie rozumiem. No dobra, to mamy, co tu mamy? Sapphire Moxa. Dobrze, przytrzymaj nic. I postawmy go tutaj. Chodźcie, to wziąłem, jak mówiłem, na eksperyment. Chciałem zobaczyć, jak to zadziała. Nawet, że nie najlepiej. Okej, okay. Szkielet się rozpadł. To się przesunęło i poszło w następne miejsce. To chyba tyle. To się wynurza. Niszczy mi oczywiście. Samo się rozpada, tak. Się zanurzało. I teraz... Nie, dobra, szkielet tego nie ubije, ale tak. Możemy to postawić i w sumie tyle. Okej, tak, statek się wynurza. Szkielet się rozpada. Szkielet się rozpada, statek się rusza. I co dalej, bo w sumie... Jeśli mam być szczery, to chyba... Bo nie rozumiem, to miało coś robić, to robi tyle co i nic. Aha, ginie, bo nie rzuciłem Moxa. Super, czyli wygląda na to, że przegramy. Tylko dlatego, że szczerze, no, musimy być całkowicie szczerzy, no... Chyba nie do końca ogarniam, jak to działa, dobra. Postawmy to chociaż, żeby, wiecie, nie tracić więcej punktów. Nic z tym nie zrobię, niestety. A tego też nie rozumiem, jakieś głupie. To będzie idealne, wiecie. Jak padł na pomysł. Może to się pozbędzie statka. Gorzej, że nie mogę nic tu zagrać, pewnie przez to przegram. No tak, to się rozpada, to się rusza. Ten entry the round takes a free shot. Gdzieś tam było napisane, ale mniejsza z tym. Ja jestem głupi. I dobra, dowód na to tak, karty dałem kości, więc... W sumie mógłbym chyba... dorzucić sobie trochę kości, jeśli bym chciał. I... albo mi się to wydaje, albo patrzcie, przetrzymaliśmy tego bossa. Tak, chyba jakimś tym to po prostu przetrzymaliśmy. Jej, foliki zdobyce. No dobra, muszę przyznać, nie spodziewałem się czegoś takiego. Przebiłeś mnie na miazgę. Najpierw weź to. Okej, okay, śmiertelna paczka kart, a w środku... Rauch's pet, nie jestem pewien. Ale tak, bo to są zwierzęta faraona, czy tak można to najłatwiej chyba przetłumaczyć, ale tak. Są liczone jako trzy krwi zamiast jedno, kiedy są poświęcane, przy okazji nie giną. Okej, czyli taka ultimate wielkie poświęcadło. Boundheap to już chyba było tłumaczone. Grave Digger. Na początku tu, znaczy na końcu tury właściciela Grave Digger generuje jedną kość. Okej. Grizzly. Star Grizzly i tej Energy Bot. Kiedy Energy Bot jest zagrywany, dostarcza komórkę energetyczną właścicielowi. I jako, że cię pokonałem, tobą podzielę się z moim sekretem. Nazywam się Royal. Jest to z najbardziej prawy grup tutaj. Coś takiego, i epitafium. Royal Dominic, 1589, wiosna, 1632. I to tyle? A co tu mamy? A uderzony przez spadający kawał lodu. Mniej więcej tak. A tutaj paczka kart, jej. Śmiertelna oczywiście, bo jaka inna, i co tu mamy? Banshee. Tomb Robber.
Za pociętą kość, by stworzyć szkieleta w ręce, a Revenant, to chyba widzieliśmy, Nerdjbo, znowu i Adder. Super. Super. Podoba mi się. A tutaj co mamy? Poza tym, że kolejny epitafium? Chyba? Nie było leku. Co? Co to ma być? Okej, okay, jakieś takie dziwne zmiany wyglądów. Dobra, będziemy chodzić czymś takim. Ale dobra, dobra. Ciekawe. No dobra, wiecie co? Skupmy się może to ostatnim, żeby przerobić tą talię, bo wydaje mi się, że mam same problemy. Przy okazji tak, siostra tu przylazła. I tak, skupmy się teraz na tym, żeby coś zrobić. Chcieliśmy grać tym, więc tym grajmy też nadal. I tak, który kolor wydaje się najsensowniejszy? Dobra, weźmy ich, bo to darmowe kości. I właśnie chciałem teraz też zainwestować trochę w kości, tak swoją drogą. I tak, tu mamy tych lataczy. I to coś dobierające, wymagające niebieskich. Ale z drugiej strony tu mamy takie i takie coś, jeśli weźmiemy pomarańczowe. Może nie aż piątka, ale tak ze 3 niech będą. Z technologii mam takie rzeczy. Nie ogarnię totalnie, jak to działa. Poza tym, że to jest super. To zobaczymy za chwilę. I to też muszę zobaczyć. Podejrzewam, że to może też wymagać dwóch sztuk, jak tu trochę piszę. Bo to dosłownie czyste miejsca pomiędzy obwodem ukończonym przez faktory kondukt tworzy to co lip boty. Więc może trzeba dwa wystawić, ale tak. Weźmiemy takie rzeczy i na ostatnie 4 miejsca, jako że też kości trochę mamy. Tak, te obwody wydają się być dziwne, ale przynajmniej jakkolwiek sensowne, więc weźmiemy. Do tego Grave Robber i na ostatnią kartę. To by było fajne, gdybyśmy mieli więcej takich rzeczy. Statek nie. Headless Horseman jest za drogi. Tomb Robber nie. Nie będzie jeden boom hip. Dobra. Wiem, że to dziwne, ale możemy to teraz zrobić. Nie rozumiem. Wiecie, nie rozumiem, o co tu chodzi do końca chyba. Może muszę z nim pogadać jeszcze raz, czy coś? Casey Hobbles, okej. Okay. Po lewej. Okej. Okay. Tutaj, jeśli się nie mylę, był ten cały... On chyba? A tutaj, to? Okej. Okej. Wiecie, tak, to co tutaj robię teraz, to jest takie... Na bazie tego, co po prostu sobie wymyśliłem. Na bazie rozmów z nimi. Może... Zgadłem, czy nie? Zgadłem! Okej, okay, to było dziwne, ale... Ale tak, chyba w końcu zrozumiałem, o co chodzi. Cudownie. Wydaje mi się, że udowodniłeś swoje wiadomości, czy swój spryt wystarczająco. Jesteś gotowy? Nie wygrasz ze mną. Się przekonamy. Cudownie. Po prostu cudownie. Zacząłem się obawiać, że będę zapieczętowany z tymi grobami na zawsze. Zapieczętowana. Na łasce umysłów pretendentów. Dopóki nie zostanę odkryta jednego dnia. Ale nie. Przetrwałeś. A teraz jest czas na bitwę. Okej. Okay. Piórko, fajnie. Fajna muzyczka.
I tak, moi słudzy nigdy tak naprawdę nie giną, wiesz? Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Nie ogarniam nadal, ale tak, okej. Okay. Fajna muzyczka i nie wiem, czy to wcześniej coś tańczyło, czy teraz zaczął tańczyć. Ale tak, niestety mam piesa. Piesy są okropne. Ale tak, zagram to w ten sposób. Banshee. Banshee może tu w sumie zostać na jakiś czas. I tak. Widzicie, Banshee w sumie będzie trochę problematyczny, ale nie będzie aż tak przeszkadzać. Tak. Jest tutaj przeskoczy teraz, oczywiście. To wszystko jest strategiczne myślenie. Dobra, mam dwa takie boty, teraz tylko trzeba ogarnąć i... ryzykujmy w ten sposób. Sarkofag się otworzył. Mumilord. Aha, czyli sarkofag to jest tańszy Mumilord, dosłownie. A teraz zobaczmy, jak to działa. Energy Cell. A, czyli daje dodatkowe zasilanie po prostu. Ale wykorzystał dwa zasilania. Dobra, czyli już chyba rozumiem, jak to działa. O. Nie, przegramy to. I co teraz w sumie? Co za pośpiech. Możesz spróbować jeszcze raz, pretendencie. Ale nie spodziewaj się, że będzie to jakkolwiek łatwiejsza walka. Okej, dobra, wiecie co? Entry. To co się dzieje, jest dużo bardziej przyjazne noobom. Więc jej. I w sumie dobra, skoro jest takie noob friendly, to zawalczmy jeszcze raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tak. Okej. Okay. Nie jestem pewien, co mu się gadała. Niestety trochę przeskipowałem, ale mniejsza. A rozdanie to jest najgorsze. Pies będzie mnie gryzł. Zagrałeś dosłownie teraz kartę z aktywowalną umiejętnością. A więc powinienem wytłumaczyć jej działanie. Aktywuje się poprzez naciskanie sigila, jakby to był przycisk. Ale zadziała to tylko, jeśli możesz opłacić koszt. Okej, czyli posłałem kartę na śmierć. Rzucamy jego. Od razu. W ten sposób, tak ciekawie. I teraz się stanie, jak to kliknę. A, dwie kości. Nie jedną. Myślę, nie, żeby to coś zmieniło. I tak teraz się szybko przegramy. Ale prawda jest tak, że po prostu nie do końca jeszcze ogarniam, co się dzieje. Dobra, ginie. I co teraz jest? A, czyli za dwie kości daje jeden atakuj. Okej. Okay. Dobra. Niestety przegraliśmy. Nie ukrywam, jest to... Okej. Okay. Ojej, nie umarły, czy tam nieumierające stwory mogą być trudne do pokonania. Może musisz otworzyć więcej paczek i ulepszyć swoją talię? Ja, wiecie co, w szczególności to z ulepszeniem talii. Wydaje mi się być dobrym pomysłem. Ale tak, no prawda jest taka, że nie za bardzo ogarniam co i jak, więc... A, tutaj też ona jest i... W sumie, będąc szczerym, ja bym musiał się zastanowić bardziej, co w ogóle z tym zrobić, jak coś zrobić i tak dalej, ale to na spokojnie sobie ogarniemy w kolejnym epizodzie, a póki co w sumie... To by było na tyle. I tak, mam nadzieję, że wam się podobało, bo jestem co najmniej zaskoczony. I tak... Ciekawa odmiana, muszę przyznać, chociaż ciężko powiedzieć coś więcej, bo... No... Niech będziesz, po prostu nie tego się spodziewam po inscription. Jakiegoś przyjemnego pixelarcika niewielkiego i... W sumie zrobienia z głównego feature'a wcześniejszego, to jest takiej minigierki. Ale tak, dobra. Niech sobie będzie. I jak mówiłem, więcej zobaczymy w następnym epizodzie, a póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się, hej hej!